Końca dobiegła wyprawa alpinistyczna, zimowa wyprawa w Himalaje. Celem wyprawy była Annapurna, szczyt 8000. W wyprawie uczestniczyło 6 osób, a kierownikiem ekspedycji był Jerzy Kukuczka, alpinista posiadający na swoim koncie już 13 ośmiotysięczników. Jakim wynikiem wyprawa wraca do kraju? Przede wszystkim celem wyprawy. Stop. Z jakim wynikiem wraca wyprawa do kraju? Zacznijmy od początku. Celem wyprawy było pierwsze zimowe wejście na Annapurnę, na szczyt 8000, który po raz pierwszy został zdobyty przez człowieka. Annapurna zimą była atakowana już 7 razy. Nasza wyprawa była 8. W tym roku, w tym sezonie zimowym, do Nepalu zjechało około 20 wypraw, które miały różne cele zimowe. W momencie, kiedy wyruszaliśmy z Katmandu, prawie wszystkie wyprawy skończyły swoją działalność i tylko dwie wyprawy skończyły się sukcesem na szczyty poniżej 8000. Cała trudność naszej wyprawy była w tym, by dojść w ogóle pod górę. Dojście do północnego sanktuarium Annapurny biegnie przez bardzo wysokie przełęcze. Tu mieliśmy duże problemy z tragarzami, by w ogóle dojść, by przekroczyć te przełęcze. O dziwo, udało nam się to zrobić bardzo szybko i 18 stycznia założyliśmy bazę właśnie w północnym sanktuarium Annapurny. Akcja przebiegała bardzo szybko, właściwie równolegle z akcją dostarczania do bazy sprzętu wyprawowego. Już pierwsza grupa poszła założyć obóz pierwszy, obóz drugi, obóz trzeci. Doszliśmy do 6100 metrów w momencie, kiedy ostatni tragarze doszli do bazy. Kilka dni odpoczynku i kolejna grupa wyrusza w ścianę północną Annapurny. Mieliśmy początkowo jeszcze w planie zrobić nowy wariant, ale niestety warunki były bardzo trudne w ścianie, warunki pogodowe również i zdecydowaliśmy się na robienie drogi pierwszych zdobywców, drogi francuskiej. Droga ta biegnie mniej więcej środkiem północnej ściany.